Co powiesz, gdybyśmy powiedzieli, że najstarszy reaktor jądrowy na świecie ma aż 2 miliardy lat? Że taka struktura istniała już wtedy, gdy nie istniały nawet dinozaury, nie mówiąc już o człowieku. Ale jak to w ogóle możliwe? Jak powstał ten reaktor? Czy może mamy do czynienia z dziełem nieznanej, ale wysoko rozwiniętej cywilizacji? Zobacz film do końca i dołącz do nas w poszukiwaniu wskazówek. Historia energii jądrowej. Jest rok 1942, początek ery energii jądrowej. W tym czasie zespołowi kierowanemu przez słynnego włoskiego fizyka Enrico Fermiego udało się skonstruować pierwszy w historii działający reaktor jądrowy. 2 grudnia 1942 o 15:25 czasu lokalnego nadszedł czas. Pierwsza krytyczna reakcja łańcuchowa rozszczepienia jądrowego została pomyślnie uruchomiona. Narodziny komercyjnej energii jądrowej datuje się na 20 grudnia 1951 roku. Eksperymentalny reaktor EBR-1 w Idaho po raz pierwszy wytwarzał energię elektryczną za pomocą energii jądrowej. Ale czym w ogóle jest ta cytowana energia? Jakie są jej zalety i jakie niebezpieczeństwa? W zasadzie, by wykorzystać energię jądrową, musi ona najpierw zostać uwolniona. Eksperci mają dwie opcje – rozszczepienie jądrowe i synteza jądrowa. Kiedy atomy rozpadają się na mniejsze atomy, nazywa się to rozszczepieniem jądrowym. Z drugiej strony fuzja jądrowa uwalnia energię, gdy dwa atomy łączą się, tworząc większy atom. Jednak nie jest to reakcja wymyślona przez człowieka. Tak naprawdę jest to sposób, w jaki wszystkie świecące gwiazdy kosmosu generują swoją energię i emitują promienie. Po uwolnieniu odpowiedniej energii można ją wydobyć w elektrowniach jądrowych w celu wytworzenia energii elektrycznej. Jak wiadomo, jednak energia nie jest jedyną rzeczą uwalnianą w takim procesie. Pojawia się też na przykład promieniowanie radioaktywne, które stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zalety i zagrożenia. Ponieważ w przeszłości dochodziło do powtarzających się poważnych katastrof nuklearnych, kilka lat temu niemiecki rząd zdecydował o wycofaniu tzw. technologii wysokiego ryzyka energetyki jądrowej. A w obliczu dramatycznych scen, jakie rozegrały się w Fukushimie w 2011 roku i Czarnobylu w 1986, krok ten wydaje się zrozumiały. Ale nawet pomijając nieprzewidziane wypadki, energia jądrowa wiąże się z pewnymi poważnymi komplikacjami. Przede wszystkim utylizacja odpadów radioaktywnych, która nie jest tylko skomplikowana i niebezpieczna, ale zajmuje stulecia, zanim odpady radioaktywne przestaną emitować promieniowanie radioaktywne. Co więcej, ponieważ reaktory jądrowe mają ograniczoną żywotność, trzeba cały czas budować nowe elektrownie, co z kolei pochłania ogromne sumy pieniędzy. Nie powinniśmy jednak zapomnieć o jednym. Wykorzystanie energii jądrowej ma również kilka zalet. Na przykład ta forma produkcji energii radykalnie zmniejsza zużycie paliw kopalnych, takich jak węgiel czy ropa naftowa. Uwalnianych jest mniej szkodliwych emisji, co oznacza, że energia jądrowa również nie przyczynia się do globalnych zmian klimatu. Żaden inny proces nie jest nawet porównywalny pod względem wydajności do energii jądrowej. Reaktory wymagają tylko niewielkich ilości paliwa, by w zamian wytworzyć duże ilości energii. To nie tylko obniża zużycie surowców, ale także koszty wydobycia, transportu i przetwarzania. Dziwne odkrycie. W czerwcu 1972 roku naukowcy zajmujący się energią jądrową odnotowali dziwne odkrycie w zakładzie wzbogacania uranu w południowo-wschodniej Francji. Zauważyli dziwny niedobór przetwarzanej ilości uranu-235. Biorąc pod uwagę, że każdy gram materiału rozszczepialnego w takiej elektrowni musi być skrupulatnie policzony, to nieoczekiwane odkrycie stanowiło prawdziwy problem. Problemem był stosunek izotopów uranu w próbkach. Podstawową zasadą jest to, że naturalny uran zawiera 3 izotopy w tych samych proporcjach. Ponad 99% uranu-238, 0,7% uranu-235 i 0,005% uranu-234. Zamiast 0,7% uranu-235 było tylko 0,6%. Jak to możliwe? I jakie jest wytłumaczenie tej różnicy? Prace badawcze ujawniły później przyczynę.
Użyta ruda uranu pochodziła z środkowoafrykańskiego stanu Gabon, zawierającego znacznie mniej uranu-235 niż ruda z innych części świata. Odkrycie, które wywołało wśród naukowców mieszaninę niepokoju i niezrozumienia. Czołowi francuscy naukowcy zajmujący się energią jądrową natychmiast przystąpili do badania tej osobliwej rudy uranu. Późniejsza analiza miała ujawnić jedno z najbardziej niezwykłych odkryć w nowożytnej historii. Prehistoryczny reaktor jądrowy. Ponieważ ten rodzaj uranu występuje tylko w reaktorach jądrowych spalających uran-235, naukowcy szukali reaktora, który mógł wyprodukować ten materiał, a potem 25 września 1972 na pierwsze strony gazet trafiła wiadomość, która wtedy i teraz wydawała się niewiarygodna. Eksperci ogłosili, że zubożony uran pochodzi z liczącego 2 miliardy lat reaktora jądrowego w Gabonie. Dokładniej, jego korzenie leżały na terenie kopalni uranu Oklo w pobliżu miasta Franceville. Według oficjalnych raportów reaktor jądrowy nie był pozostałością po utraconej zaawansowanej cywilizacji, ale naturalnym złożem uranu o zawartości uranu-235 wystarczającej do wywołania samopodtrzymującej się reakcji jądrowej. I nawet dzisiaj, ponad 50 lat po tym niesamowitym ogłoszeniu, eksperci nadal określają odkrycie w Oklo jako jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk naturalnych wszechczasów. Od tego czasu reaktor w Oklo posłużył jako podstawa do przełomowych badań. Naukowcy wykorzystują go, badając konsekwencje dla środowiska zakopanych odpadów nuklearnych. A ponieważ pierwotny reaktor został uruchomiony 2 miliardy lat temu, dostarcza również wskazówek, jak podstawowe stałe wszechświata mogły zmieniać się przez cały ten czas. Na tropie tajemnicy. Pierwszą tajemnicą, która została rozwiązana w 1972 roku, było to, jak naturalny reaktor jądrowy może w ogóle działać. Do tego czasu naukowcy zajmujący się energią jądrową zakładali, że takie procesy w ogóle nie mogą zachodzić w przyrodzie. To dlatego, że naturalny uran zawiera zaledwie 0,7202% uranu-235. Aby jednak mógł być wykorzystany do celów naukowych, uran ten musi być wzbogacony, tak aby ostatecznie stanowił 3,5% całości. Jak to się stało, że tak duże ilości znalazły się w Oklo? Odpowiedź na tę zagadkę jest następująca. Uran-235 ma krótszy okres półtrwania niż inne izotopy uranu, dlatego musiał być obecny w znacznie większych ilościach w odległej przeszłości niż obecnie. Na przykład gdy powstał Układ Słoneczny, 17% uranu składało się z izotopu 235, ale od tego czasu odsetek ten stale spada. Ruda w Gabonie 2 miliardy lat temu zawierała około 4% stężenie uranu-235. Wartość, która z łatwością wystarczy, by rozpocząć samonapędzającą się reakcję łańcuchową. Kiedy wiązka neutronów uderza w atom uranu-235, atom rozdziela się, tworząc dwa mniejsze jądra i kilka neutronów. Te neutrony następnie rozszczepiają więcej atomów w trwającej reakcji łańcuchowej. Uwolnione atomy to cząstki o wysokiej energii, które zwykle szybko odlatują. Z tego powodu reaktory jądrowe zwykle zawierają materiał, który je spowalnia, aby nie wchodziły w interakcje z innymi. Woda okazała się być w tym naprawdę dobra. A zatem ważnym kamieniem węgielnym naturalnego reaktora w Gabonie była obecność wody sączącej się przez rudę uranu. Miało to niesamowite implikacje dla działania reaktorów. Reakcje w szczegółach. Eksperci zakładają, że reaktory Oklo pracowały impulsowo, gdy woda wpływała do skały, tłumiła neutrony, umożliwiając zajście reakcji łańcuchowej. W rezultacie jednak temperatura skały wzrosła, a woda wyparowała. Kiedy to się stało, neutrony nie mogły już oddziaływać z pierwotnymi jądrami i rozszczepiać ich, a reakcja łańcuchowa została przerwana. Ale gdy skała ponownie ostygła, woda mogła napłynąć z powrotem i rozpocząć proces od nowa. Z obliczeń naukowców wynika, że reakcja łańcuchowa trwała prawdopodobnie 30 minut, a następnie zatrzymała się na około 2,5 godziny. Proces pulsowania prawdopodobnie trwał przez okres 300 tysięcy lat. Dopóki były aktywne, reaktory były potężnymi bytami. Prawdopodobnie warunki w tamtym czasie były podobne do tych, które panują dzisiaj w nowoczesnych ciśnieniowych systemach reaktorów wodnych. Ekscytujące wskazówki.
Podczas gdy francuscy naukowcy nuklearni analizowali lokalizację Oklo, wyśledzili tam nie tylko jedną, ale 17 stref reaktorów skupionych na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Niektóre z tych struktur znajdowały się blisko powierzchni i dlatego były naznaczone procesami wietrzenia, a inne znajdowały się na głębokości do 400 metrów, dlatego przez cały ten czas pozostały praktycznie nietknięte. Oprócz zubożonego uranu-235, reaktory Oklo zawierały również liczne fragmenty rozszczepienia, w tym izotopy cyrkonu, itru, neodymu i ceru. Istnienie tych produktów ubocznych rozszczepienia powinno szybko wzbudzić szczególne zainteresowanie ekspertów. W końcu, jak powszechnie wiadomo, prawdopodobnie największym wyzwaniem stojącym przed przemysłem jądrowym jest znalezienie sposobu postępowania z odpadami promieniotwórczymi. Prostym podejściem jest zakopanie zanieczyszczonych odpadów, ale co dzieje się z nimi przez miliony lat? To pytanie, na które reaktory Oklo mogą odpowiedzieć. Na przykład naukowcy doszli do wniosku, że uran i większość pierwiastków ziem rzadkich nie przeszła żadnej znaczącej mobilizacji w ciągu ostatnich 2 miliardów lat. Na tej podstawie eksperci doszli do wniosku, że jeśli naturalne odpady mogą być skutecznie składowane w Oklo, długoterminowe składowanie w specjalnie wybranych i zaprojektowanych składowiskach wydaje się całkiem obiecujące. I dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Pamiętaj, aby włączyć polubienie i subskrypcję, by być z nami na bieżąco. A może obejrzysz pozostałe filmy na naszym kanale, które umieściliśmy dla Ciebie właśnie tutaj. Czekamy też na Twoją opinię, co przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz o reaktorze Oklo. Wiedziałeś, że istnieją również naturalne reaktory jądrowe? Daj nam znać!